Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z trudnym filmem. Oczywiście będzie to film o niesamowitej kobiecie, to jedno jest pewne. Ale jedni nazywają ją bohaterką, ponieważ przekonywała, że podczas II wojny światowej uratowała życie wielu osób. Inni nazywają ją oszustką, ponieważ zarzucają jej kolaborację z Niemcami i właśnie to, że działała na niekorzyść ludzi, o których sama mówiła, że im pomogła. Jedno jest pewne, Edith Piaf jest osobą kontrowersyjną, na pewno niekwestionowaną królową francuskiej piosenki, a na dodatek kobietą, która w małym ciele produkowała taki głos, że wszystkim po prostu szczęki opadały. Prowadziła również bardzo bujne życie towarzyskie, ale kiedy dowiecie się, jak wyglądało jej dzieciństwo i najmłodsze lata, kiedy opuściła ją matka, sami zrozumiecie, że nic nigdy nie jest czarne ani białe. Jak było naprawdę z Edith Piaf, bardzo ciężko będzie nam się dowiedzieć w 100%, ale dzisiaj postaram się Wam w skrócie przybliżyć jej życie i przedstawić to właśnie, jak na jej życiorys spoglądają biografowie, którzy zajmują się jej historią. Myślę więc, że nie ma co, przed nami naprawdę ciekawy czas spędzony razem z Edith Piaf. Edith Piaf urodziła się 19 grudnia 1915 roku jako Edith Giovanna Gassion, córka mierzącego zaledwie 140 cm wzrostu cyrkowego akrobaty oraz ulicznej śpiewaczki marokańskiego pochodzenia. Zapewne po tacie odziedziczyła wzrost, ponieważ sama w dorosłym życiu mierzyła tylko ponad 140 cm wzrostu. Miała korzenie francuskie, marokańskie i włoskie. Bardzo dużo mówi się na temat tego, że Edith Piaf w swoim życiu uwielbiała koloryzować fakty z jej przeszłości. Uwielbiała dopisywać różne historie do wydarzeń, które jej się przytrafiały i później przez to tak naprawdę wiele wątków z jej życia albo pozostaje tajemnicą, albo nie wiadomo jak naprawdę było. Sama Edith Piaf utrzymywała, że urodziła się na klatce schodowej jednej z francuskich kamienic, a poród odebrało dwóch policjantów. W rzeczywistości jednak odbyło się zupełnie tradycyjnie. Na świat przyszła w szpitalu w Paryżu, w jednej z peryferyjnych dzielnic miasta. Jedno jest pewne, od samego urodzenia miała podgórkę. Matka, która nadużywała alkoholu, zostawiła ją niedługo po tym, jak dziewczynka przyszła na świat. Na krótko wychowaniem Edith zajęła się marokańska babcia. Potem Edith Piaf już jako dorosła kobieta to właśnie ją będzie obwiniać o swój nałóg alkoholowy, twierdząc, że babcia wlewała jej do butelki wino czerwone, po to tylko, żeby dziecko spało długie godziny i nie zawracało jej głowy. Ojciec dziewczynki walczący na froncie przekazał ją po zakończeniu I wojny światowej na wychowanie rodzicom. Co ciekawe, jego mama prowadziła agencję towarzyską, tak delikatnie rzecz ujmując, no innymi słowy po prostu burdel. Więc młodą Edith zajmowała się na zmianę z prostytutkami, które dla niej pracowały. Okazało się w pewnym momencie, że dziewczynka ma problemy ze wzrokiem i ten wzrok cały czas jej się pogarszał. Dlatego też myślano, że no prowadzi to do ślepoty. Babcia wraz ze wszystkimi swoimi pracownicami postanowiła raz zamknąć interes i na cały dzień wszystkie poszły na pielgrzymkę, gdzie gorliwie modliły się o to, by dziewczynka odzyskała wzrok. Jednocześnie podobno zabierała dziewczynkę do lekarza. Okazało się, że po prostu miała bardzo poważne i nieleczone zapalenie spojówek, które lekarz wyleczył, no ale oczywiście panie stwierdziły, że to wszystko zasługa tej pielgrzymki. Zresztą, no cóż, no do końca nie wiemy, co tak naprawdę pomogło, ale Edith odzyskała wzrok. Zawsze myślałam, że moje dni spędzone w ciemnościach dały mi bardzo szczególną wrażliwość, mówiła po latach gwiazda. Zaczęła zarabiać w wieku 8 lat, kiedy ojciec uznał, że może ją zabrać od matki, ponieważ pomoże mu w jego cyrkowych występach. Początkowo zbierała pieniądze od ludzi nagradzających jego akrobację, a później zaczęła śpiewać, przynosząc mu znacznie większy dochód. Sama szybko zorientowała się, że nie ma po co pracować na ojca i w wieku 15 lat opuściła dom i zamieszkała w dzielnicy Pigalle. O jej nastoletnim życiu stosunkowo wiadomo najmniej. Jedno jest pewne, mówiono o tym, że już wtedy dawała się w liczne romanse. Wiadomo również, że jednym z jej partnerów miał być Alfons. Dlatego w niektórych jej biografiach przeczytacie, że młoda Edith Piaf prostytuowała się, jednak nie jest to do końca potwierdzona informacja. Sama mówiła, że zarabiała na swoje
życie przez śpiewanie, a kiedy śpiewała na ulicach, jej kapelusz naprawdę wypełniał się po brzegi pieniędzmi. Wtedy też po raz pierwszy przyznała, że miała już taki bardzo częsty i regularny kontakt z alkoholem. Miała zaledwie 16 lat, gdy zaszła w ciążę, 17, gdy urodziła córkę. Jak się później okazało, swoje jedyne dziecko, Marcel, owoc związku z Luisem, chłopakiem na posyłki, zmarła jako 2-latka na zapalenie opon mózgowych. Edith później mówiła w wywiadach, że był to najgorszy moment w jej życiu i najgorsze wspomnienie i że długo nie mogła się pozbierać po stracie. Natomiast ojciec dziewczynki, pytany o to po latach, powiedział, że faktycznie bardzo mocno to przeżyli, ale byli wtedy młodzi, sami byli dziećmi i po prostu po pewnym czasie już o tym nie myśleli, zajmując się innymi czynnościami. Przestaliśmy o tym myśleć, byliśmy dziećmi. Edith miała 19 lat, a ja 17. No właśnie, no ale jak widzicie, do tej pory to życie, no, jakoś nie zbliżało się do życiorysu wielkiej gwiazdy. Wszystko zmieniło się w 1936 roku. W październiku, kiedy usłyszał ją na placu Pigalle śpiewającą Impresario, Louis Le Play, właściciel klubu i kabaretu. Tutaj zdania są podzielone, mówi się, że biografowie nie do końca są zgodni z tym, kiedy Edith przybrała swój pseudonim Piaf, czyli Wróbelek. Jednak najczęściej powtarzająca się wersja to ta, że jednak podczas pierwszego już występu w tym kabarecie Edith wyszła właśnie na scenę już jako Edith Piaf. Niestety właściciel kabaretu odpowiedzialny za jej lepsze życie został zamordowany, prawdopodobnie po rachunkach mafijnych. Jednak początkowo podejrzenia padły właśnie na Edith. Był to dla niej ogromny cios. Gwiazda Piaf zaświeciła jeszcze jaśniej, gdy w klubie usłyszał ją piosenkarz i aktor Maurice Chevalier, dzięki któremu podpisała kontrakt z wytwórnią. Sukces pierwszych piosenek był formalnością. Ogromnie wiele dała Piaf współpraca ze śpiewakiem Romain Desmaseaux, który został jej opiekunem i kolejnym kochankiem. Edith Piaf, mimo że no nie była taką naturalną pięknością, była dość charakterystyczna z wyglądu, miała też naturalny wdzięk i talent aktorski, mimo że zupełnie nie miała wykształcenia w tym kierunku. Dlatego też później zagrała w ponad 10 filmach. Występowała regularnie, śpiewając dla Paryża, dla całej Francji, ale chyba jej ukochanym miejscem była paryska Olimpia. Jedno jest pewne, kiedy zapytacie jakiegoś Francuza Edith Piaf, to 90%, że odpowie wam, że jest wspaniała, że nie było takiej pieśniarki i długo nie będzie. Że była niepozorna, krucha, drobna. Ale to jeszcze podkreślało hipnotyzujący i mocny głos, który wydobywał się z jej gardła. Naprawdę, we Francji, myślę, że poza nią również jest jedną z niewielu osób, która jest uwielbiana przez wszystkich, niezależnie od wieku, płci czy przekonań jakichkolwiek. To mężczyzna, za którego wyszła za mąż, ale małżeństwo trwało krótko. Tak jak wam mówiłam, przez całe życie miała naprawdę wielu kochanków, można by ich tu wymieniać, ale myślę, że nie o to chodzi. Ich ilość naprawdę była porażająca. No i teraz czas na ten najbardziej kontrowersyjny moment w życiu Edith Piaf, o którym powiedziałam wam na początku. Druga wojna światowa. Kontrowersje tutaj są naprawdę duże, ponieważ tak jak wam powiedziałam, że każdy ją lubi, tak tutaj jednak większość osób woli nie zagłębiać się w ten temat, ponieważ no, biografowie, którzy zaczęli dochodzić prawdy, wszystko to, co Edith Piaf mówiła o sobie, należy naprawdę podzielić przez 3 i no i tak rachunek nie do końca będzie zgodny z prawdą. Sama wielokrotnie wspominała, jaką odwagą się wykazała, jeżdżąc po Francji z zespołem, w którego składzie byli muzycy pochodzenia żydowskiego. Co więcej, w wywiadach opowiadała, że uratowała życie blisko 200 Żydom. Autor jej biografii, Robert Perle, stanowczo temu zaprzecza, przekonując, że gwiazda zmieniała liczby uratowanych ludzi, nie potrafiła też wyjaśnić, jak zdobywała dla nich paszporty, w jaki sposób je dostarczała. Jak dodał, żadna z ocalonych publicznie osób jej za to uratowanie życia nie podziękowała. Zasugerował, że gwiazda, która podczas okupacji miała występować dla niemieckich żołnierzy, nie tylko nie wspierała ruchu oporu, ale nawet kolaborowała z okupantem. Prawdy zapewne nie poznamy nigdy. Po wojnie Edith Piaf wdawała się w kolejne romanse. W 1946 roku poznała przyszłego bokserskiego mistrza świata, Marcela Cerdana, który po 2 latach porzucił dla niej rodzinę. To miała być miłość jej życia.
I faktycznie bardzo długo Edith Piaf później, właściwie do końca życia, mówiła, że faktycznie był to najbardziej ukochany przez nią mężczyzna i mężczyzna, u boku którego marzyła, żeby spędzić życie. Niestety w 1949 roku mężczyzna uległ poważnemu wypadkowi. Jego samolot się rozbił, kiedy on leciał do swojej ukochanej do Stanów Zjednoczonych. Ponieważ w pewnym momencie Edith Piaf przestała już być znana tylko w Europie, ale również podbiła Stany Zjednoczone i bywała tam częstym gościem. Podróżował do Nowego Jorku, w którym koncertowała, i zginął w katastrofie lotniczej podczas próby międzylądowania na wyspie na Azorach. Samochód uderzył w górę. Zwłoki ukochanego zidentyfikowano wyłącznie na podstawie podarunku od Edith – złotego zegarka. No i co w tym momencie zrobiła Edith Piaf? Oczywiście po raz kolejny wpadła w ramiona wielu mężczyzn. Włącznie z dwoma kolejnymi małżeństwami. Tym razem z aktorem i piosenkarzem Jacklisem Pilsem i młodszym o 21 lat Theo Lomburgesem. Pogłębiał się w tym czasie również jej nałóg alkoholowy oraz uzależnienie od narkotyków. Cały czas jednak poszerzała swoją popularność. W Stanach Zjednoczonych była już prawdziwą gwiazdą, a jej życie traktowano tak naprawdę jako historię, która była bardzo często opisywana w bulwarówkach. Edith Piaf, mimo że nikt jeszcze wtedy nie używał takiego określenia, z pewnością oprócz tego, że była artystką, była też celebrytką. Jej życie interesowało równie bardzo jak jej wykonania. W 1960 roku, zmęczona swoją karierą, ogłosiła, że przechodzi na emeryturę. Zaproponowano jej w tym czasie piosenkę Nie żałuję niczego. Piosenka będąca swego rodzaju spowiedzią z życia, ale też hołdem dla potęgi miłości, idealnie pasowała do stylu gwiazdy, ale i do jej biografii. Faktycznie jedno jest pewne, pisano Edith Piaf, że grała główną rolę w dramacie swojego życia, no i to jest prawda, a to, że czuła się zawsze na scenie, nawet na niej nie będąc, to myślę, że pewnik, sądząc po tym, jak bardzo uwielbiała koloryzować swoje życie. Wywiady z nią tak naprawdę różniły się jeden od drugiego z tego powodu, że no zawsze potrafiła wymyślić jakąś nową, inną historię. Francuzi po jej śmierci mówili, że w Paryżu tak naprawdę skończyła się piosenka, a teraz już zaczyna się show biznes. Edith Piaf bowiem zmarła wcześnie, 10 października 1963 roku na Lazurowym Wybrzeżu. Miała zaledwie 47 lat. Nie chcę umrzeć jako starsza pani, mówiła wcześniej. Chcę umrzeć młodo. Myślę, że strasznie jest się zestarzeć, a choroba jest brzydka. Chociaż pisano, że zmarła na zapalenie płuc, bezpośrednią przyczyną jej śmierci był rak wątroby, którego na pewno nabawiła się poprzez swoje hulaszcze życie. Oprócz tego, że mówiła, że nie chce się zestarzeć, nie chce zobaczyć, jak będzie wyglądać jako staruszka, wiele osób zwracało uwagę na to, że przez to, w jakiej była formie, no która, co tu ukrywać, była opłakana, wyglądała na co najmniej 20-30 lat więcej niż faktycznie miała. Bardziej, że w ostatniej dekadzie życia przeżyła kilka wypadków samochodowych, próbę samobójczą, kilka odwyków i potem 7 operacji chirurgicznych. Mimo jej kontrowersyjnego życia prywatnego, wszyscy uwielbiali ją za jej wykonania. Na jej pogrzebie pojawiło się kilka tysięcy osób. Miliony do dziś jej słuchają, w tym wiele osób po to, by spełnić jedno z jej największych marzeń. Chce sprawić, by ludzie płakali, nawet jeśli nie rozumieją słów. Faktycznie, jeżeli chodzi o wykonania Edith Piaf, to jest w tym coś magicznego. Kiedy sobie to puścisz, usiądziesz na kanapie, to naprawdę nie potrzebujesz innych bodźców, bo przenosisz się trochę w inny świat. I mimo, że ja byłam we Francji, ale nie byłam akurat w Paryżu, to wydaje mi się, że potrafię jakoś sobie wyobrazić klimat tego miasta, słuchając tej muzyki. Zróbcie sobie taki test, serdecznie Wam polecam. Szczególnie wieczorem to się sprawdza, w jakiś taki luźny, piątkowy albo sobotni wieczór, więc jeżeli kiedyś będzie Wam się nudzić, to serdecznie Wam polecam. No a dzisiaj oczywiście dziękuję Wam za uwagę. Zdradźcie mi, co Wy o tym sądzicie, bo oczywiście, tak jak Wam powiedziałam, prawdy zapewne już nigdy nie poznamy, no chyba, że ktoś gdzieś jest w posiadaniu listów Edith Piaf, które nam wiele wyjaśnią, ale sama nam udowodniła, że uwielbiała koloryzować swój życiorys, więc czy
tak naprawdę będziemy mieć szansę, żeby się dowiedzieć na 100%, co działo się w jej życiu? Myślę, że nie. Już część listów została ujawniona. Edith miała problem z pisaniem, ponieważ niezbyt długo się kształciła, więc było tam pełno błędów ortograficznych. Natomiast no, na podstawie tych listów powstały te najnowsze biografie, które właśnie świadczą o tym, że koloryzowała bardzo na korzyść swoją biografię, ale oczywiście tutaj ocenę tego pozostawiam Wam. Choć oczywiście po raz kolejny wspomnę, że będą to tylko nasze dywagacje, a reszta pozostanie wielkim znakiem zapytania, ale może i to dobrze, że nie do końca będziemy mogli podsumować te wielkie sławy, a ich życie zawsze będzie owiane jakąś dozą mitu. Dziękuję Wam serdecznie za dziś, trzymajcie się, hejka!